Tegoroczny festiwal filmowy w Cannes trwa w najlepsze. Jedną z największych gwiazd, które w tym roku pojawiły się na lazurowym wybrzeżu, jest słynna aktorka Salma Hayek. Kolejnego dnia festiwalu piękna 57-latka zjawiła się na czerwonym dywanie, gdzie dosłownie olśniła wszystkich. I nie chodzi tu wyłącznie o jej pokaźny biust. Sprawdźcie, jak się zaprezentowała. Salma Hayek dosłownie błyszczy na festiwalu w Cannes. Jedno z najważniejszych filmowych wydarzeń tego roku trwa w najlepsze. Minęło już 5 dni od otwarcia 77. Festiwalu filmowego w Cannes, który jak co roku przyciąga nad lazurowe wybrzeże największe gwiazdy światowego kina. Francuska impreza to nie tylko wielkie wydarzenie kulturalne, ale i modowe. Tyle samo co o kolejnych filmowych premierach, mówi się o kreacjach gwiazd, które te z dumą prezentują na czerwonym dywanie. W tym roku w Cannes, jak w żadnym innym, obowiązują surowe restrykcje modowe. Jak informuje portal i podczas tegorocznej edycji festiwalu, gwiazdy muszą przestrzegać rygorystycznego regulaminu imprezy, który między innymi nakazuje paniom chodzenia po czerwonym dywanie w butach na wysokim obcasie, płaska podeszwa jest niedopuszczalna, a także zakazuje robienia sobie selfie, bowiem, według dyrektora festiwalu, Thierry'ego Frimaux'a, ma co spowalniać ruch na czerwonym dywanie. Kolejny dzień festiwalu w Cannes to kolejne gwiazdy światowego kina na czerwonym dywanie. Tym razem znane osobistości tłumnie przybyły na premierę muzycznej komedii kryminalnej Emilia Perez, za reżyserię której odpowiada Jacques Audier. W roli tytułowej występuje Carla Sofia Gascon, a w obsadzie znaleźli się m.in. Selena Gomez, Zoe Saldana i Edgar Ramirez. Oprócz wyżej wspomnianych gwiazd, na premierze produkcji pojawiła się m.in. Carla Bruni, Ewa Longoria, polska modelka Ania Rubik oraz hollywoodzka gwiazda Salma Hayek, która zrobiła furorę swoją kreacją. Piękna 57-latka zjawiła się w obcisłej cekinowej sukni wieczorowej, zimitującej lateks. Fani atrakcyjnej latynoskiej aktorki nie mogą czuć się zawiedzeni, gdyż znana z eksponowania swojego pokaźnego biustu Salma Hayek i tym razem nie zawiodła.